Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Powiedziano tutaj piękne rzeczy, ale ja chciałem się odnieść z taką refleksją do mieszkańców Mławy, mieszkańców osiedla, obrońców Mławy, osiedla przy ulicy Wysokiej, szkoły, gimnazjum nr 2, zespołu szkół nr 3 i marketu Kofla. Proszę Państwa, do czego ta refleksja moja dotyczy, proszę Państwa? Przede wszystkim, proszę Państwa, dotyczy uciążliwości firmy Krystyna, to znaczy hałas, który prowadzi działalność przy ulicy Piłsudskiego 39, proszę Państwa. Dostałem pisma od mieszkańców, które zostały skierowane do pana burmistrza, zostały skierowane do pana starosty. I pisma. I chciałbym się taką refleksją podzielić, bo skomentować to pismo, które dyrektor marketu skierował do pana burmistrza, to znaczy krótko. Szanowny panie burmistrzu, w imieniu swoim i w trosce o klientów marketu Kaufland chciałbym zgłosić uciążliwość związaną z funkcjonowaniem pobliskiej firmy Mławy przy ulicy Piłsudskiego 39. Dla klientów naszego sklepu zakład ten jest bardzo uciążliwy, ponieważ emituje pyły z procesu produkcji oraz co gorsze duszący dym, który pokrywa parking sklepu, jak również wdziela się do środka budynku. Zwracamy się do pana burmistrza z prośbą o podjęcie działań w tej sprawie. Proszę Państwa, kiedy w sierpniu byłem na osiedlu młodych cały miesiąc, proszę Państwa, rzeczywiście doznałem tej na własnej skórze, nie tylko ja i moja rodzina, ponieważ pranie, które synowa wywiesiła, pokryte pyłem, proszę Państwa, dym duszący. I tutaj mamy prośbę tutaj do pana burmistrza, do nas, do władz. A pismo dostałem od pani Aptowicz, które po prostu spuentowała, że tą sprawą zajął się pan starosta. Także nie wiem, no może tutaj, żebyśmy wszyscy oficjalnie wiedzieli, no, ponieważ naprawdę to jest no, ta firma, która tutaj degraduje nam to środowisko i uważam, że no, nie powinna działać tu na terenie naszego miasta. Także moja taka refleksja. Problem firmy zakładu produkcyjnego Krystyna, który działa na osiedlu Mławy, sąsiedztwo hali sportowej, firmy Kaufa, wielu innych marketów, ale przede wszystkim osiedle mieszkaniowe. Otóż od początku roku 2015 radna pani Halina Przyłkowska, pani Monika Brzozowska, radny Ryszard Pusinowski, ale też przewodniczący zarządu osiedla, radny Maria Wilomowski, bo po wygranych wyborach kilka miesięcy temu, angażowali się, odwiedzali wspólnie z mieszkańcami, znaczy mieszkańców, ale byli u burmistrza, dowiadywali się. I ta grupa radnych wie. Ta grupa radnych wie i to, proszę Państwa, przez wiele miesięcy, tak od początku roku rozmawia, nie podejmowała tego tematu przed kamerami, tylko przychodziła do burmistrza dowiedzieć się, panie radny Kasprzak, jaka jest sytuacja, czy to są kompetencje i czyja odpowiedzialność. Burmistrz zapraszał na spotkania do Mławy z mieszkańcami, ale nie doszło do skutku po spotkaniu w ratuszu, żeby byli mieszkańcy i dyrektor, przepraszam, kierownik inspektor ochrony środowiska wojewódzkiego, tak zwanego WIOS-ie, czyli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Pan kierownik, pan Wizdeo Czartycki przyjmował zaproszenie, byliśmy kilka razy, był u mnie, rozmawialiśmy, przeprowadzone były kontrole związane z działalnością tej firmy. Konsultacje prawne, Szanowni Państwo, i to nie są kompetencje burmistrza, drodzy Państwo. To nie są kompetencje burmistrza, dlatego że tam się nie zmieniła zabudowa. Zmienił się sposób użytkowania tego budynku. Wcześniej, wiele lat temu, była stolarnia, był ustawiony piec, komin taki jak był, natomiast przedsiębiorca ustawił inny piec. A w związku z tym dwa organy, starosta i powiatowy inspektor zabudowlanego. Proszę Państwa, mieszkańcy nie chcą przyjąć do wiadomości tego, że takie są kompetencje, takie są uprawnienia. A bardzo wiele rozmów zostało przeprowadzonych.
I te osoby, czyli mamy się tu radnych, bardzo zaangażowanych też w proces wyjaśnienia. Tu nikt nie kwestionuje tej uciążliwości. Absolutnie nikt. Natomiast chodzi o to, żeby przede wszystkim, tak, to nawet ten wojewódzki inspektor ochrony środowiska ze swej strony zrobił wszystko, co jest możliwe. Poinstruował nas to, co możemy zrobić. Ja jako burmistrz wysłałem pismo do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, do tak zwanego portusza. Ale to jest poza kompetencjami burmistrza, szanowni państwo. Liczę na to, bo pan Stresa podjął działania w tym zakresie, ale zgodnie ze swoimi uprawnieniami, że nałożył obowiązek, jaki powinien, jakie czynności, jakie powinien wykonać przedsiębiorca, po to, żeby nie emitować szkodliwych substancji do atmosfery. Podnieść komin, system podpiewania, z tego co wiadomo, dał kilka miesięcy na wykonanie tych czynności. Przykro mi, że to tak trwa. Jest to podkreślam, kolejny raz podkreślam, poza uprawnieniami burmistrza, a gdzie możemy działać tylko i wyłącznie zgodnie z prawem. Ja przy tej okazji dziękuję serdecznie radnym. Radnym, których wymieniłem, pani Szykowska, pani Brzozowska, pan Pusinowski, pan Wilanowski, którzy na bieżąco kontaktowali się z mieszkańcami i z burmistrzem. Przychodzili na bieżąco, szanowni państwo, a nie czekali do sesji, żeby przed kamerami, tak w świetle tutaj Jupiterów i flesze aparatu, żeby mówić na ten temat. Dziękuję wam bardzo. Ja oczekuję takiej postawy z państwa współpracy, bo to jest bardzo cenne. Nie to, żebyśmy czekali, żeby to się gromadziło, bo nagromadziło się. Ja też jestem poirytowany tym, że jestem bezradny w tej sytuacji. Ale dziękuję serdecznie. Liczę na to, że wkrótce ta sytuacja, która dotyka mieszkańców osiedla Domków Jednorodzinnych, klientów tego sklepu, marketu, który pan wymienił, ale i osiedla, budynków wielorodzinnych, że to po prostu będzie zakończone. Że wkrótce, w taki czy inny sposób, jak ja to rozumiem. Jeśli spełni nałożone na niego obowiązki firma, to będzie działała. Czyli powiedziałam, wyższy komin, ten emiter spalin i system oddywania spalin, jeśli to będzie przyjazne środowisku, wtedy będzie działało. A jeśli tego nie spełni, na pewno firma zostanie zamknięta. Takie są konsekwencje i tak reguluje to prawo. Burmistrz wszystkiego, tak jak powiedziałem, nawet w przypadku drzewa. Burmistrz nie ma, czy wójt, tak ustawowo wójt, burmistrz, prezydent miasta, nie ma wszystkich uprawnień, wszystkich kompetencji. Po kilku z nich powiedziałem się, drzewa, nawet zmiana sposobu użytkowania obiektu, jak również drogi, proszę państwa. Przypomnę, są różne kategorie dróg. Skoro drogi, to mają swoich właścicieli. Skoro mają właścicieli, to są obowiązki i uprawnienia wynikające z faktu posiadania takich nieruchomości. Podkreślam, liczę na to, że wkrótce to zostanie zakończone i warto byłoby, tutaj do pana radnego Kasprzaka mówię, zapoznać się z bogatą literaturą, która została przygotowana, czy mówię, myślę o korespondencji prowadzonej między burmistrzem a organami, które zachęcały do podjęcia działań. To nie jest tak, że czegoś nie rozumiem. Ja wiem, jak to jest. Moi pracownicy wiedzą, jak to jest. I czegoś nie wiem, posiłkuję się kancelarią prawną i tam fachowcy z poszczególnej dziedziny doradzają. Jeśli jeszcze nie wiem, mam wątpliwości, zapraszam do współpracy ekspertów, a takim niewątpliwie, poza wszelką wątpliwością, więc państwo, jest wojewódzki inspektor ochrony środowiska, który się tu w Ciechanowie, pan kierownik Wizdał Czerwicki. Cały czas zastanawialiśmy się, cały czas spotkania, wizyty często emocjonalne, po to, żeby ten problem rozwiązać. Wiemy, że to bardzo nieprzyjemne, bardzo szkodliwe. Chcieliśmy, żeby pomóc w ramach naszych możliwości ramowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radny Kacprzak, bardzo proszę. Chciałem się odnieść do tych słów, co pan burmistrz powiedział. Panie burmistrzu, pan wie, że Kacprzak jest spełniony jest na wszystkich poziomach i tutaj lokalny nie chce po prostu tutaj mieć jakiś udział. Proszę państwa, przede wszystkim to jest, tak jak pan powiedział, troska jest nas wszystkich, ponieważ ja przez cały miesiąc doznałem tej po prostu strasznej, jak to się mówi, gehenny, kiedy dzieci nie mogli wejść, proszę państwa, na zapach przez cały miesiąc sierpień, ponieważ dym i pył, który, tak jak wstępnie powiedziałem, nie pozwalał nam
Także jeszcze raz, to jest troska nas i tutaj masz wszystkich. A pani Pszczółkowska, bardzo dobrze, że radni do pana tutaj byli, tu komunikowali, ale uważam, że ja nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem po prostu, że ktoś tam do pana burmistrza chodzi, no. Ale ja uważam, że tutaj też pewne rzeczy tutaj właśnie pan burmistrz wyjaśnił, no. Tematyka, proces ten, który no, niedługo się skończy i uczuł żywość też rzeczy. Także to moja taka refleksja. Szanowni Państwo, ja, to jest kolejna ta moja wypowiedź, to jest zachęta do tego, żeby się kontaktować z sesją. Żeby nie czekać miesiąc, tak, od sesji do sesji, żeby na ten temat mówić przed kamerami. Zachęcam do tego, żeby rozmawiać, żeby informować, żeby nie podżywać atmosferę, która i tak jest w sposób naturalny podżywana, dlatego, że ta uciążliwość występuje. To była też, Szanowni Państwo, rozmowa z właścicielem firmy. To była też prowadzona korespondencja. I to jest, podkreślam kolejny raz, poza kompetencjami również. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz Pani Radna. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, może w formie takiego uzupełnienia, Panie Radny Kasprzak, mamy tu już na ręku decyzję Pana Starosty, także Pan, nie tylko odwiedzamy Pana Burmistrza, nasza grupa mieszkańcy, ale również byliśmy wielokrotnie u Pana Starosty i Pan Starosta już podjął decyzję i ustalił działania i terminy, także tutaj wiele jest takich terminów do wykonania, to jest dzień 1 października. Także mam nadzieję, że po prostu to wszystko się no, da załatwić i będzie dla mieszkańców no, po prostu spokój. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja jestem z ulicy Napoleońskiej, moje nazwisko Kochański i w związku z tą sytuacją, którą Pan Burmistrz tu opisał. Nie wiem, czy wszyscy Państwo uczęszczacie na ulicę Napoleońską, do Kauflanda. To jest piękna aleja kasztanów, tak jak Pan Burmistrz wspomniał w naszym pięknym parku. Ale ja na pamiątkę tej dzisiejszej sesji chciałbym ofiarować ten właśnie pendrive. Nagrałem to jest 8 tylko minutek. Żebyście Państwo, jeśli to jest możliwe technicznie, na pamiątkę tej obecnej sesji sobie obejrzeli na spokojnie, w jakim środowisku my tam mieszkamy, nasze wnuczki i w jakich środowiskach przyszło nam w XXI wieku żyć. Ta firma Krystyna tam nie powinna mieć lokalizacji, o czym Pan dobrze wie. Swoją działalność rozpoczęła gospodarczo w 2013 roku. No jest tam we wpisie CDI EG, proszę Państwa, jako prowadząca opakowanie. Tam są dokumenty, Pan Burmistrz dobrze mówi. Tylko to nas nie zadawala. Pan odepchnął tą sprawę do starostwa, proszę bardzo. Były spotkania, byłem osobiście, widzieliśmy się, rozmawialiśmy i nie doszło wiele tam do skutku. Jest, proszę Państwa, decyzja starosty, o której ja się sam indywidualnie odwołuję jako mieszkaniec naszego miasta do SKO w Ciechanowie. Teraz czekamy na dalsze rozpatrzenie tej sprawy w Ciechanowie. Pan burmistrz powiada, że to nie jest jego sprawa. Proszę Pana, Pan jest w błędzie. Tak jak Pana urzędnicy nie potraktowali tej sprawy dokładnie, bo trzeba być może wrócić do artykułu, który się ukazał w Kurierze Mławskim z dnia 24 czerwca tego roku, gdzie Pan dyrektor PNB Włościński wyraża się, że być może, że Pański urzędnik nie przeanalizował sytuacji i nie powinien, ratusz nie powinien wydać decyzji, dopisać tej działalności, którą tam obecnie prowadzi firma Krystyna. A cóż ona tam prowadzi? Tam jest nielegalny tartak, Pan ma w dokumentach, jest pismo Pani Dyrektor Sztuby z Sanepidu i wiele tam nie dociągnięć. Mnie nie chodzi, żeby tą firmę karać mandatami i tak dalej. Ta firma tam nie powinna działać. Nie powinna tam być. Wspomniał Pan o firmie, która prowadziła to, montowała stolarkę okienną. I na jakiej zasadzie dzierżawca Krystyna, firma Krystyna prowadzi produkcję?
On się zastanawia, że tam nie ma spalarni. Tam jest spalarnia. Kotłownia to służy w celach podgrzewania wody, ewentualnie podgrzewania grzejników, ocieplenia. A to jest spalarnia odpadów i tym się trzeba zająć. Dla mnie, dla naszego społeczeństwa ulicy Napoleońskiej, mieszkańców ulicy Wysoka, Sokalskiego, obojców Mławy, niech ta firma działa. My nie chcemy, żeby ich wyrzucać, żeby oni mieli środki na utrzymanie swojej rodziny. Bo ta rodzina podobno się składa czteroosobowa, małe dzieci. Ale mieszkają poza Mławą, a nasze dzieci, nasze wnuczki tam nie mogą swobodnie wyjść w tym obecnym 20 naszym pierwszym wieku. Do czego to się sprowadza? Tak działający tam. Nie powinno tego być. Ludzie uskarżają się. Pan pięknie wyglądał w gazetach, proszę pana. Ja nie mam przeciwko nic, niech pan dalej zrobi te zdjęcia. Tylko co z tego mają mieszkańcy? Nic. Ona, ta firma 21 teraz września, była interwencja Straży Miejskiej od godziny 18 do 19, w tych godzinach. Przychodzi się, idzie się do Kaufranta jak normalny klient, a wychodząc na teren przed Kauflant są okropne, tumanne kłęby dymu, proszę pana. Ubrania są prześmiarnięte, przesuknięte. Proszę dogłębnie przeanalizować tę sytuację. I mnie się wydaje, że słowa pana Moszyńskiego, który już obecnie prawdopodobnie jest na emeryturze, bo odszedł na służenie. Zdaje się, że trzeba przyjąć głębiej do serca, panie burmistrzu. A nasz problem to jest naprawdę bardzo, bardzo leżący na sercu. Ofiaruję to dzisiejsze nagranie. Tutaj kładę, jeśli są bardzo proszę techniczne. Do sekretariatu obrad, bo to jest oczywiście do materiałów sesji. Dobrze. Jeśli, żeby to zostało właśnie na pamiątkę obecnej 10. Panie pamiętam, jest do sekretariatu, to już... Dobrze, dziękuję bardzo. Cieszę się bardzo, że pan mówi, że wydaje się pan. To jest bardzo cenne i dobrze pan świadczy. Wydaje się pan. Ja nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że mówi się odepchnął. Bo nie mam dokumenty i mam zapisane spotkania, pan uczestniczył w tych spotkaniach i pan raczej publicznie mówi, że pan to, że burmistrz to odebrał. To jest krzyczące. Mnie pan może krzyczeć, ale nie moich współpracowników. Proszę nie przerywać, ja panu mówię, pan nie przerywam. Proszę wysłuchać i zechcieć zrozumieć, szanowni panie. No starać się. Więc bardzo o to proszę. Otóż tak, szanowni państwo, powołał się pan na wpis do ewidencji działalności gospodarczej. I każdy z nas, obywatel tego kraju, może wpisać swoją działalność, a prowadzić się w różnym miejscu. Ale dokonuje wpisu w miejscu zamieszkania. Różne spektrum działalności, ta firma, inne firmy tak samo są bardzo szerokie. Jest to zgodne z prawem. Jest to zgodne z prawem, szanowny panie, i został tutaj, ta firma została wpisana i może to realizować. W różnych innych częściach kraju to podkreśla. To jest po pierwsze. Po drugie, szanowny panie, tam nie zostało, tam w tym budynku, na tym terenie, w sąsiedztwie osiedla, w tym obszarze, o którym mówimy, nie zostało nic zmienione, nie zostało nic dobudowane. A w związku z tym burmistrz nie wydawał żadnej decyzji o warunkach zabudowy, żadnej decyzji, podkreślam. Tylko ten budynek, gdzie kiedyś działała spalarnia, został adaptowany przez firmę Krystyną dla potrzeb swojej działalności. Burmistrz nie miał nic tutaj, szanowny panie, do decydowania. Czyli taki kominiak był w latach 70., więc został wymieniony i zaczął działać. Wiem, że wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego rozpoczął działanie. Proszę poprawić, panie naczelnik, jeśli się to mylę, ale dlatego, że uznał, że było zaniechanie ze strony powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który nie poszedł w teren i nie sprawdził, jaka jest sytuacja. Szanowny panie, za biurka została wydana decyzja. Dla mnie, z całym szacunkiem dla obecnych dziennikarzy, ale artykuły prasowe nie są wykładnią prawa. Są wykładnią prawa. To jest po pierwsze, szanowny panie. Ja bazuję na ustawach i tylko i wyłącznie w tym się posługuję. Odnośnie zdjęć. Jestem osobą publiczną i podczas pełnienia swojej funkcji publicznej każdy może mi robić zdjęcie. Każdy może robić zdjęcie, w różnej formie może się publikować. I to nie ja sobie robię, nie ja wyrażam zgodę, tylko fakt, że jestem osobą publiczną, umożliwia, że te zdjęcia są publikowane i są podpisywane. Różne rzeczy są wpisane. To kwestii wyjaśnia. Szanowni Państwo, jednoznacznie to, że Pan jest poszkodowany i pofatygował się tutaj, ja się bardzo cieszę, że o tym dyskutujemy. Natomiast myli się Pan
Jeśli chodzi o to, że pan pozwolił sobie publicznie na stwierdzenie, ma pan do tego prawo, że burmistrz odepchnął to. Wydanie jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, szanowni państwo, przez organ, jeśli jest wydane z naruszeniem prawa, to ta decyzja jest nieważna. Więc burmistrz nie może wydać nieważnej decyzji o zamknięciu, o nałożeniu obowiązków dostosowania pieca, komina przez daną firmę, firmę X. Nie może, ponieważ nie ma takich uprawnień. A gdyby wydał jakąkolwiek decyzję, byłoby to niezgodne z prawem. Niezgodne z prawem. Skoro niezgodne z prawem, nieważne. Nieważne. Dlatego pan starosta, czy pracownicy w imieniu pana starosty podjęli działania, dlatego że są te kompetencje starosty. To nie można uchylić i stwierdzić nieważności, dlatego że nie ma takich kompetencji. To są kompetencje, o tym mówiliśmy i ci, którzy uczestniczyli, ja wierzę, że zrozumieli to. I pan starosta podjął działania, wydał taką decyzję. Pani radna Szybkowska raczyła odczytać, co jest istotą tej decyzji. Ja wspomniałem w odpowiedzi, którą kierowałem do pana radnego Kasprzaka, że w terminie do ma wykonać różne czynności, które doprowadzą do tego, że nie będzie uciążliwości związanej z emisją tych dymów i spalin i pyłów. To jest zasadnicza sprawa. Natomiast poczekamy, jakie będzie działanie i rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dlatego, że też niejako stwierdził, tak, to co powiedziałem, jakieś tam zaniechanie. Poczekajmy na to. Dla mnie, podkreślam raz jeszcze, z całym szacunkiem dla dziennikarzy, którzy wykonają wspaniałą, niezbędną pracę dla społeczeństwa, dla procesu demokracji, ale nie jest to wykładnia prawa. Dziękuję serdecznie.